Wojska Wielkopolskiego Żużla ze stadionu imienia Alfreda Smoczyka wita Państwa Tomasz Lorek. Było to przed wiekami, gdy głośnej sławy rycerz Filip Wieniawita wyratował z opresji Dąbrówki przyszłą żonę Mieszka I, a w dowód uznania otrzymał dobra ziemi wschodzkiej wraz ze wsią Leszczyną. Rycerz Kłów jął nazywać jej mieszkańców leszczyńskimi. Kto leszczyńskich nie zna, ten Polski nie zna. Mówiano o znanym magnackim rodzie. Kto chce obejrzeć dobry speedway na bajkowo podniesionych łukach, powinien przyjechać do Leszna. Mawia trzykrotny mistrz świata rodem z Elbie, który błyszczał na stadionie imienia Alfreda Smoczyka w 1984 roku. W Lesznie i dziś mężnych rycerzy nie brakuje. Krzysztof Kasprzak i Lee Adams, którzy gotowi krwi upuścić i zbroję przebudzić dla wiernej, eklektycznej publiczności. Początek zawodów głównych. Pierwsze starty zawodników w dniu dzisiejszym. Niebawem dowiemy się czegoś więcej na temat ich dyspozycji. Bieg numer... Na starcie pole A... Greg Henko! Pole B... Nicky Pedersen. Pole C... Bjarne Pedersen. Pole D... Rune Holta. Aś mam burzę? Słabo spod taśmy! Rune Holta. Mija rywala. Dobro. Niki. Rune. Ciasto przy krawężniku. Półmetek wyścigu. Na cenę stawki. Niki Pedersen. Jeszcze tylko jedno okrążenie. Znamy zwycięzcę. Holta jedzie po zewnętrznej. Pokiętki w ruch. Niki Pedersen! Klasą dla samego siebie. Kolejni zawodnicy staną teraz przed szansą zdobycia swoich pierwszych punktów w dniu dzisiejszym. Bieg będący niejako rozpoznaniem torów dla startujących w nim zawodników. Przed nami następna seria wyścigów. Szansa na odrobienie strat dla tych, którym nie powiodło się w pierwszym starcie. Bieg ósmy. Na starcie kask czerwony. Rune Holta. Kask niebieski. Hans Andersen. Biały. Krzysztof Kasprzak. I żółty. Andras Jonsson. Przed nami następna seria wyścigów. Dla niektórych zawodników będzie to ostatnia okazja, aby zachować chociaż cień szans na walkę o zwycięstwo w zawodach. Bieg dwóch na starcie. Kask czerwony. Jason Krah. Kask niebieski. Rune Holta. Biały. Lee Adams. I żółty. Chris Harris. Wysmarkowani. Zniony start Polaka. Rune Holta i Arymala. Jason odsadził całą resztę. Chris wyprzedza. Półmetek wyścigu. Adams zaatakował pozycję Arymala. I wyprzedza. Australijczyk. Wykluczony. Powtórka wyścigu numer 12. Ruszyli! Słaby start! Rune Holty! Rysiu! Nie pojedzie w powtórce. Ponowny start. Przed nami następna runda wyścigów. Niektórzy są już o krok od upragnionych półfinałów. Czy zagwarantują sobie ten awans? I oto... Na starcie pole A... Polak! Pole B... Tomasz Kolok! Na polu C... Rune Holta! A pod bandą... Scott Nichols! Aś mam burzę? Równy start całej czwórki! Polak!
Scott. Kolejno na mecie. I niebawem okaże się, którzy zawodnicy awansują do półfinału. Następny wyścig dnia. Faworytem jest na pewno Nicky Pedersen czy Tomek Golot. Potwierdzi, że dzisiaj nie... Bieg. Ustawienie na starcie jest następujące. Kask czerwony, Lukasz Gryn. Kask niebieski, Fredrik Lindgren. Kask biały, Nils Christian Iversen. Kask żółty, Rune Holta. Ruszyli! Rune, nie najlepiej spod taśmy, Lukasz wyprzedza. Fredrik Lindgren oszukał rywala. Duńczyk mija rywala. Rune Holta na pełnej szerokości. Rune Holta gna jak szalony do mety. Jeszcze tylko jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Jazda jak po sztuku. Rune Holta znów pokazuje klasę. Kolejno na linii mety. Czas na półfinały. Być albo nie być w wielkim finale. 8 kandydatów, ale tylko 4 z nich wystartuje o główną nagrodę. Dzisiejsze zawody dla Tomasza Goloba.